Po kulturze czas na sport. Zawody jiu-jitsu organizowane są tam regularnie od kilku lat. Jak zaznaczają organizatorzy, to prawdziwa kuźnia mistrzów, bo z tamtejszego klubu Sparta wywodzą się już prawdziwi mistrzowie świata. W minioną niedzielę swoją formę szlifowali natomiast kolejni pretendenci do tego tytułu. Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej przy Szkole Podstawowej. To tutaj przez całą niedzielę w ramach Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży odbywały się pojedynki w jiu-jitsu sportowym, organizowane przez miejscowy klub Sparta. Dla wszystkich, którzy nie znają zasad, krótka zapowiedź. Jiu-jitsu polega na różnych technikach, jak każdy sport. Sprowadzenia, czyli walka w stójce, rzuty, bazujemy też na judo. Sprowadzenia do parteru i później akcja odbywa się właśnie w parterze. Kończenia, dźwignie. W klubie, który swoją działalność zaczął 11 lat temu i który zaprasza do siebie już nawet 3 latki, trenuje około 100 zawodników. Zaliczają się do nich również Maja i Małgosia, które przeciwko sobie walczą regularnie i które dokładnie wiedzą, co robić, by wygrać. Przytrzymać przeciwnika, rzucić i przytrzymać na ziemi. Są trzy chyba kategorie walk. Walk na łaza i fighting. Niekiedy fighting bez pierwszej fazy. No, wszystkiego da się nauczyć i jest bardzo fajnie. Jak to było wygrać z koleżanką? O, fajnie. Jest satysfakcja? Tak. Ale nie taka największa, no bo z Małgosią walczę i znam jej te, które umie najgorzej. Dlaczego akurat jiu-jitsu? Tak naprawdę zapisałam się na jiu-jitsu, bo mój tata bardzo chciał. I tak naprawdę na początku było bardzo ciężko, bo jeszcze tańczyłam, ogólnie tańczę 13 lat i ciężko było mi to na początku pogodzić, ale co się stopniowo stanęło moją pasją i też dlatego poszłam do klasy jiu-jitsu w gimnazjum i tak jakoś się to przerodziło w moją pasję. I co, kosztem tańca jednak? No kosztem tańca niestety w tym roku musiałam zrezygnować, bo dostałam się do kadry i musiałam całkowicie się temu tak jakby pochłonąć, tak. I codziennie treningi wymagają jednak trochę poświęceń. Poza dziećmi i młodzieżą nie brakowało także rywalizacji tych bardziej doświadczonych zawodników, bo tego samego dnia odbywały się tu zorganizowane po raz pierwszy Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu, które gwarantowały nie mniejsze emocje. Zawody różnią się od treningu o 180 stopni. Jakby zupełnie inna sytuacja, do tego wchodzą emocje, adrenalina. Nie da się tego opisać chyba słowami. Właśnie coś się stało, tutaj widać krew wypływa. Tak, no to akurat zalety sportu kontaktowego. Przez przypadek zostałem uderzony kolanem, przyciąłem sobie język, no i gdzieś tam jest mały uraz. Ale udało się. Udało się, dzisiaj byłem lepszy. Na kuźniańskich matach łącznie zmierzyło się ponad 200 zawodników w ramach ligi oraz 100 walczących o Mistrzostwo Polski, a organizatorem wydarzenia we współpracy z Moksirem był klub Sparta.